Witam na kanale Auto Discovery. Przyjechaliśmy dzisiaj do Jędrzejowa, do serwisu napraw blacharsko-lakierniczych państwa Radziejewskich, gdzie naprawiają się moje dwa Mercedesy. No witam Cię. Cześć. Cześć. Adam? Karol. Karol, tak, tak. Karol tutaj będzie odpowiadał za naprawy moich samochodów. Dokładnie. Powiedz nam może w kilku słowach coś o firmie. Wiecie, znajdujemy się w serwisie blacharsko-lakierniczym naszym rodzinnym, Radziejewski Centrum Likwidacji Szkód. Jak widzicie, też jesteśmy fanami Mercedesa. To nie przypadek. Dokładnie, to nie przypadek. Dlatego też będziemy naprawiać dla Adama tutaj, dla Was autka właśnie spod znaku Mercedesa. Jesteśmy zakładem blacharsko-lakierniczym, zajmujemy się od A do Z kompleksowo naprawą pojazdów i nieco takich trochę może lepszych fur właśnie w kontekście AMG czy BMW z serii M, ale nie tylko, tak? Nie tylko. Sam jeździsz BMW. Dokładnie. Ale Mercedesa też macie. Pytanie takie, bo wiem, że Wy macie nie tylko likwidację szkód, ale macie również też wypuszczalnię te auta. Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że jesteśmy zakładem, to tak powiedziałem, robimy to kompleksowo, czyli od naprawy przez samochód zastępczy, czy też holowanie. Wiadomo, dzisiaj trzeba trochę spojrzeć szerzej na tego klienta, więc różne są naprawy i trzeba temu sprostać. Jeszcze stoi jakieś dwa kółka. Co to jest? A, jest to Harley Taty. Jest to 2014 rok, Street Grade. No fajna maszyna, też czasem mam okazję nią pojeździć, więc dzielimy się trochę tą pasją motocyklową z dozą ostrożności. Tata, mówię, kiedyś tam jeszcze był prezydentem klubu w Kielcach, więc no trochę historii motocyklowej ma za sobą, także jest to w naszych korzeniach. Czyli rodzinny biznes. Rodzinny, zdecydowanie. Tutaj co, mamy... Mamy biuro obsługi klienta, oczywiście jak ktoś do nas przyjdzie, to oczywiście możemy przyjąć Szkodę, obsłużyć tego klienta tak jak trzeba, a samą halę naprawną to mamy skierowaną tam. No to co, udajemy się na hal napraw. Pokaż to, co mnie najbardziej Dokładnie. Interesuje. Dokładnie. Zapraszam Cię. Ten samochód odbierałem osobiście z Holandii. I tutaj pierwsze, co się rzuciło w oczy i co trzeba zrobić, zanim wjedzie na płytę, to pewnie zrobić zawieszenie. Dokładnie tak? Tak, żebyśmy mogli w ogóle przetransportować go, pomierzyć, zobaczyć, czy wszystko tutaj mamy konstrukcyjnie ok. Myślę, że tak jest, natomiast to wiadomo, co trzeba sprawdzić. Musimy tutaj usprawnić zawieszenie, które oberwało, więc jak będziemy mieć części zawieszenia, które już dostaliście listę, no to przejedziemy autem na ramę, na system pomiarowy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda, po to, żeby móc jakby oszacować to, czy wszystko jest proste konstrukcyjnie, tak jak ma być. No i potem zaczniemy już typową naprawę blacharską, czyli wymianę ewentualnych części odkręcania i że tak powiem, typowego stukania młotkiem. Wprawdzie ty bardziej od lakiernictwa jesteś, ale... Może... Ja bardziej tak, ja zdecydowanie, chociaż trochę tam chłopaków podpatruję i też coś tam liznę tematu, więc jak najbardziej. Tutaj pierwsze, co dostałem, to na pewno dostałem dużo zdjęć od ciebie, bardzo dużo zdjęć. Dostałem szczegółową listę części i tutaj też może Piotrek pokaże tutaj na filmie. W pierwszej kolejności trzeba będzie kupić też, tu chyba sanie też oberwało. Zdecydowanie, tak? No jest tam uszkodzenie sanek, więc... Wyrwane jest. Nie? Więc one w pierwszej kolejności muszą zostać wymienione, tak samo jak kolumna McPhersona, zwrotnica, te wszystkie wahacze prawdopodobnie są krzywe. Też nie ma co ryzykować jednego dobrego wahacza, tylko lepiej założyć to w całości, aby auto na pewno było dobrze się poruszało, tak? Wiadomo, że później pomierzymy konstrukcyjne tematy, ale potem, żeby nie mieć wykluczeń, że nie ma zbieżności, bądź jakichś takich rzeczy niewskazanych, nie? Tak, czyli trzeba będzie poszukać po prostu kompletnego pewnie zawieszenia. Dokładnie tak, tak będzie najlepiej. Tak z blacharki, patrząc na pierwszy rzut oka. Z blacharki, no to wiadomo, maska, błotnik, zderzak. Nie wyklepiesz? Uwierz mi, da się pewne rzeczy zrobić. Myślę, że to nie ma kompletnie żadnego sensu. Poza tym auto ma być naprawione zgodnie z technologią i tak, żeby się nie powstydzić tego. I też ktoś potem oglądający ten samochód wiedział, że ten samochód jest przede wszystkim bezpiecznie i zdrowo naprawiony, a nie ukitowany. Zgadza się.
Więc tak jak mówię, mamy maskę do wymiany, mamy zderzak do wymiany, mamy na pewno do wymiany błotnik. Myślę, że drzwi też pójdą do wymiany, bo są uszkodzone rozlegle z przodu, z tyłu, więc też no, ograniczamy ten towar do minimum, nie? No tak, więc tak. Chodzi o to, że nie ma czasami sensu tego naprawiać, mimo że się to fizycznie da. Tak? Wiadomo, belka, zawieszenie, to już omówiliśmy, chłodnica jedna tam delikatnie cieknie spod spodu, więc to też trzeba będzie wymienić. Nie wiadomo, co tutaj dalej wyjdzie, bo jak porozbieramy do końca ten samochód, jak już będzie na ramię, no to wtedy jakieś rzeczy dojdą, których nie widzimy dzisiaj, tak? Wiadomo, belka przednia, ona jest wywinięta, musimy ją zmienić. Są tu jakieś, jest dużo tej elektroniki, dużo przewodów, dużo plastików, zatrzasków, na pewno coś się do tego dojdzie. Ale to bardziej wydaje się, że po zawieszeniu niż tu po konstrukcji. Zdecydowanie, zdecydowanie tak, ale trzeba to sprawdzić. Bardziej wymienianie tu będzie na początek niż... Zdecydowanie tak, no bardziej wymienianie, coś tutaj, na pewno ten fartuch jest podbity do góry, przynajmniej takie na takie wrażenie na pierwszy rzut oka, więc coś tam będziemy naciągać, mam nadzieję, że im mniej będzie tego naciągania, tym lepiej. A wiadomo, no trzeba to posprawdzać. A to lepiej samochód naciągać niż to. Felga mamy jedną sprawną, druga jest uszkodzona, także ona musi iść do wymiany. Bo to jest ta... przednia, ale z lewej strony. Ona była założona, czy ona z prawej, felga jest uszkodzona a. całkiem. Jest pęknięta czy od środka. To jest ta felga, która była z tamtej strony, ale została... Podejrzewam, że tak, ale auto tak na nas trafiło, nie? No tak, mamy tak, rozerwaną felgę dołem, więc no, trzeba ją wymienić. Tutaj nie ma możliwości naprawy. A co więcej, no to będziemy patrzeć, nie? Przede wszystkim zaczynamy od zawieszenia. Z tyłu też mamy jakieś tam delikatne uszkodzenie zderzaka, no to są już taka bardziej kosmetyka. Środek wiadomo, tak? Jeśli chodzi o pirotechnikę, wszystko wymieniamy, no bo to nie może być miejsca w jakiś inny sposób, więc to wszystko trzeba będzie wymienić. Poduszka kierowcy, jedna, druga, kolanówka, kurtyna wybite, pasy to samo. To wiecie, bo zresztą dostaliście w listę, tak? Tak, listę części. No i mamy niewielkie uderzenie w tylną część pojazdu. Bałem się o wydech, ale okazało się, że tu jest nakładka, jak to w Mercedesach, to już nie to samo, co kiedyś. W każdym razie... Dobrze, że w ogóle jest, bo w Audi SQ5 tak, to jest... Tak, na dół, dokładnie. Natomiast nakładka była wywinięta do góry, ja ją naprostowałem, jest ok. Pobałem się, że ona gdzieś tam będzie uszkodzona, ale nie. No zderzak trzeba będzie, poszycie zderzaka przynajmniej. No tutaj tych tworzyw też będzie ciężko... Tego nie idzie chyba takich odbudować, takich... Technologicznie producent nie przewiduje takich napraw tworzyw sztucznych. Oczywiście jest pewna alternatywa wyjścia z takiej sytuacji, zastosowania jakiejś struktury, takiego lakieru strukturalnego. Kompletnie się to nie polecam takiego rozwiązania, dlatego że nigdy to nie będzie w dotyku, nigdy to nie będzie wyglądało jak fabryczny plastik, który był na aucie. Auto też nie jest za 20 tysięcy, więc szkoda takich rzeźb robić. Czasami lepiej po prostu dołożyć te parę stów i wymienić to na nowe, wtedy wygląda to tak, jak powinno. Ładnie go powalkierujesz? Postaramy się. Może wtrąceń nie będzie. Dużo śmieci zostanie? Nie, nie. To ograniczamy do minimum. Naprawdę trochę mamy świra na punkcie, można powiedzieć. No ja trochę też tak dałem, bo choćby nawet Sławek mnie ciebie polecił, tak? To raz, oczywiście, dwa, pozdrawiamy, ale... Sławek. Tak, Sławka za kolor, a dwa... No jakby też masz jakieś tam, możesz się pochwalić, no, dokładnie. Nie być taki skromny w lakiernictwie, masz tam jakieś swoje... Mam swoje osiągnięcia, coś tam wrzucam też na internet, na TikToku mnie znajdziecie, na YouTubie też znajdziecie, bo radzie jest KCLS. No tańczę z pistoletem w ręku bardziej i jakieś tam rzuty właśnie z odbudów takich fajniejszych samochodów, jakąś BMW czy właśnie Mercedesa tam też znajdziecie, nie? No to dobra, to chodźmy, zobaczymy coś drugiego. Coś drugiego. Coś drugiego. Też Mercedes. Też Mercedes. Wasz stały klient Bartłomiej, tak? Wstawił też do nas auto X3M, już po blacharce niemal skończonej. Te patriotyczne kolory. Zdecydowanie. Ja bym tak zostawił. Całkiem dobrze się komponuje. Auto naprawdę fajnie, niedużo uszkodzone, troszkę rozkradzione, bo nie było części elementów, no ale cóż, tak czasami bywa, bo niewielkie uszkodzenie tutaj tak naprawdę było blacharsko. Niemal nie mamy jakichś bardzo dużych prac, jeśli chodzi o wyprowadzanie powierzchni, bo maska tu naprawdę delikatnie uszkodzona rogiem, reszta to kosmetyka i wymiana tak naprawdę. Tu też te drzwi były wymienione, one zostały kupione w kolor. Wiadomo, i tak będą lakierowane, ale dobrze jest kupić coś w kolor, jeżeli nie posługujemy się nowym elementem, chodzi o felce, o różne takie rzeczy. No, ułatwia to sprawę. Tak? Tak, tak, zdecydowanie. To samo klapa tył, tutaj też było uderzenie, zderzak też w kolorze, ale mówię, tutaj już poradzimy sobie, polakierujemy i myślę, że będzie ładnie wyglądał. No powiem ci, że bardzo szybko wam to poszło. No są części, to idzie bardzo szybko. Także śpiesz się, śpiesz się. Muszę zabawić. No to co, przejdziemy teraz do GLE, czyli drugi Mercedes od was. Też uderzenie w przód, trochę z drugiej strony.
Nie poskładasz z dwóch, z jednego? No jakby to był ten sam model, byłoby łatwiej, ale mamy tu trochę inny motor, też 4.3 AMG, tam było 6.3, czyli tam V8, tu V6, jak dobrze kojarzę. Tak. Uderzenie górą, fartuch do wymiany, do podłużnicy montowany, to też wam pokazywałem. Więc trzeba będzie tutaj całe to poszycie wymienić. Głównie myślę, że to musi iść zaso, żeby to wyglądało tak jak należy, czyli żeby to było zgrzane, żebyśmy mielibyśmy odwzorowane te zgrzewy, żeby to było tak jak książka pisze. Wiadomo, cały przód, czyli zderzak, maska, jak widzicie, jest uszkodzona, błotnik też jest do wymiany, tam jest zahaczony, myślę, że jesteśmy w stanie go tam normalnie polakierować, wcieniować, więc nie trzeba go będzie wymieniać. Natomiast wiadomo, maska, przód, zderzak, błotnik i cień w te drzwi pójdą. Konstrukcyjnie nie wydaje się źle, bo mamy górę. Najważniejsze, że podłużnice praktycznie nie zostały dotknięte, chociaż gdzieś tutaj jakieś mocowaniem tego fartucha mamy do podłużnicy. Dokładnie, więc będziemy musieli się tutaj w tą podłużnicę gdzieś wczepić, kolekwialnie mówiąc. Natomiast tutaj górą poszło, tu też kompresor, dlatego on opadł, więc sprawdzimy ten kompresor, czy on jest ok, jego mocowanie. Ale tak naprawdę nie wygląda to jakoś źle. Myślę, że stoi prosto na zawieszeniu. Stoi prosto, nie? Tak. Zawieszenie tutaj raczej nie oberwało, nie przewiduje tutaj takich rzeczy. Oczywiście jak auto od nas wyjeżdża, też robimy sprawdzenie, jedziemy na geometrię, żeby wykluczyć ewentualne rzeczy, bo jak wiesz, bo się pewnie zajmujesz autami, jak auto dostanie, to nie jest przewidziane, że ono nie przeleciało przez krawężnik. Różne takie dziwne rzeczy mogą się zadziać, których nie widać na pierwszy rzut oka, więc zawsze sprawdzenie tej zbieżności, sprawdzenie tych konstrukcyjnych tematów musi mieć miejsce, żebyśmy byli pewni tego, że to auto wyjeżdża od ciebie, od nas, przepraszam, tak, że się jest po prostu bezpieczne. A później ode mnie kiedyś komuś, dokładnie tak, dokładnie tak. Odkąd ten fartuch będziesz, od którego miejsca jakby będzie? Wiesz co, już ci pokazuję. Ten fartuch, poszycie z tej strony ustaliliśmy wstępnie z blacharzem, że będzie mniej więcej wymieniane w tym miejscu po to, żeby nie wchodzić w słupek, nie konstrukcyjnie działać tutaj, dlatego że jest to powierzchnia, którą da się pociągnąć i żeby to wyglądało jak nowe, po prostu wymienimy, wstawimy je tutaj, a tutaj będziemy zgrzewać. Natomiast ten cały łuk musi zostać wymieniony, no bo on oberwał jakby najmocniej, tak? Jego całego pofalowało, więc on musi iść nowy, on będzie po prostu pozgrzewany do tej łapy, tak żeby to wyglądało tak, jak ma być. Bo przede wszystkim technologicznie, tak? Okay. Z tyłu jest wszystko ok, oczywiście auto ma też wystrzeloną pirotechnikę, czyli i poduszka kierowcy, i poduszka pasażera, i kolonówka, i kurtyna, to też wiecie, jest uszkodzone, to już wszystko mamy wyjęte, możecie też sobie zerknąć, jak auto wygląda, może to nie będzie przerażające dla niektórych, bo auto bez deski to tak naprawdę nic takiego strasznego, ale no, różnie ludzie reagują, nie? Deskę dzisiaj zabiorę od ciebie, tak? Dzisiaj zabierzesz, nawet deskę mamy tutaj, możecie też zerknąć, deska jest w skórze, więc deskę trzeba zabrać, bo została uszkodzona odnośnie pod wybicia tutaj poduszki pasażera. Tak, deski skórzane idzie naprawić. My się tym nie zajmujemy, więc wiele tutaj nie powiem ci. Natomiast no, nawet na zdrowy rozum można to odciąć, tak, i po wymianie tego elementu na oryginalny przyszycie nowej skóry nie będzie nic widać. Mhm. Ale to mówię, to już ktoś, kto się zajmuje typowo takimi rzeczami, musi się na ten temat wypowiedzieć. No i oczywiście wszystkie pasy i tak dalej. Wszystkie pasy, wszystkie poduszki, tak, to są z niego, jest tu karton zrobiony z częściami, bo już na wózkach się nie mieścimy po prostu z częściami, one są pozacinane, powybijane, no trzeba to wszystko powymieniać na nowe, no bo żeby to auto było z powrotem bezpieczne. Pasa nie sprawdza się na pewno tak albo tak, bo... Nie, on musi... Tam jest taka dokładnie, kuleczka, ona to musi raz, być... dwa, nawet jak kupujecie pas używany, ale sprawny, to on też może się tak zacinać, bo mogą ludzie nie wiedzieć, a on tylko w określonej pozycji, w której jest w samochodzie, działa. Się odblokowuje i działa. Ale to nie znaczy, że on jest sprawny. To trzeba wiedzieć, że na pewno nabój jest sprawny, bo pasy się dociągają. Ten materiał też ulega rozciągnięciu, dlatego my jesteśmy zwolennikiem wymienia tego na nowy element, ewentualnie no po prostu nie regenerowany, nie? No tak, tak, tak. Z tego co wiem, to są też firmy, które regenerują i one wymieniają i nabój i można wtedy też nawet i cały materiał. Jeżeli jest na to dokument, to jak najbardziej spoko. Ale żeby faktycznie tak było. Żeby był papier, nie? No oczywiście, bo ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność. I co, to wszystko muszę kupić nowe? No, niestety. Albo stety. To wszystko zależy, za ile kupiłeś Mercedesa. No tak.
reflektory, tam oba były uszkodzone? Jeden jest uszkodzony, drugi jest cały, to jest tu jest od niego. To są części, które są całe i są odsunięte na bok, które wykorzystamy ponownie, czyli elementy deski i tak dalej i zewnętrzne rzeczy, które dało się po prostu odzyskać, nie są uszkodzone, więc są popakowane. Mówię, mamy dość sporo teraz na warsztacie, więc już wózków brakuje, ale mówię, reflektor jest cały. Pytanie, jak z reflektorem, czy kupicie drugi amerykański, czy dwa, no ja nie wiem jak tam działa. Może europejskie, zobaczymy. To musicie podjąć decyzję wtedy albo drugi amerykański, i bo to jest chyba laser, czy LED? Intelligent. Okej, okay, no to w ciekawe takim razie... Ciekawe IQ, nie, ten reflektor? No, na pewno sporo, skoro jest intelligent. W każdym razie... Doda ma podobno dużo. No, podobno, to... Kaczki z mądrzejszą Doda. Dokładnie. W każdym razie, z tego co mi wiadomo o tych nowszych generacjach lamp, da się jeździć na amerykańskich, dlatego że to komputer... Przeprogramowanie, tak, nie? Komputer steruje wiązką światła i jesteś koder, poradzi sobie z tym, żeby to... Skoro jest inteligentna, to powinien wiedzieć, że już jest dokładnie, że już przypłynęła statkiem i jesteśmy na właściwych torach. Tak. Dobra, no to co? Pomożesz mi te części, pomożesz oczywiście, mi spakować? Spakujemy i działaj, żebyśmy mogli działać z autami. No dobrze, czyli co? Będziesz mnie informował, będziesz też nagrywał jakieś postępy prac, żebyśmy... Tak, no myślę, że uda mi się nagrać trochę materiału z tego. Na pewno z lakierowań dostaniesz materiał, bo to nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Tak ja to robię, albo nasz lakiernik, dzielimy ten temat, więc... Ale przynajmniej ze zgrzewania kawałek. Ze zgrzewania też. Czyli nie było, że zgrzewarki nie ma. Też się coś znajdzie. Nie, no na pewno jak tam widzowie wyhaczyli przy X3M, to widzieli zgrzewarkę, bo stała z boku, więc... Tak? No to pokaż mi jeszcze tą komorę swoją. Jak widzisz, komora trochę niestandardowa. Chyba takiej nie ma nikt w Polsce. To jest taka moja wygrana w konkursie na oklejenie komory lakierniczej jednej i drugiej, bo mamy tutaj dwie. Jedna starsza, druga młodsza. Fajny design. Co to był za konkurs? Co był konkurs? Wiesz to... Rzut tym garkiem na odległość? Tak, na odległość. I do Rzeszowa doleciał, dlatego przyjechałeś. Nie, a tak na poważnie, no to konkurs lakierniczy z materiałów, którymi pracujemy akurat. Pech chciał, czy szczęście dopisało. Fakt faktem, podzieliłem się trochę moją historią lakierniczą od tego, jak zaczynał tata, jak ja zaczynałem lakierować i jak to w ogóle zagrało u nas. No i co? I okazało się, że temat, historia się spodobała. Zostałem obdarowany tym oklejeniem. Chłopaki przyjechali, okleili nam dwie komory. Motyw, który zbierał, zrobił to taki architekt, który robi tego typu malunki właśnie w customie, czyli w różnych tam motocyklach i takich customowych samochodach. Jest to indywidualny projekt w oparciu o nasze jakieś zalecenia, czyli dlatego właśnie jest Mercedes, jest Harley. To jest takie... Wszystkie motywy, które to motywy, to jest... Tak, dokładnie. Ja miałem na to wpływ, ale oddałem tutaj część naszej firmy i część pracy naszego taty właśnie, żeby ona się znalazła na tej grafice. No to co, ja czekam na postępy pracy, zapakujemy ten karton, tymczasem jasne. Jeżeli chcecie, już zrobisz moje auta? Dokładnie. Już czwórka wyjeżdża, X niedługo też, jak widziałeś, biało-czerwony, myślę, że będzie okej. Patriotycznie. Także coś tam możemy podziałać. No i zapraszamy też na twoje media, tak? Jasne, Radziejewski CLS na YouTubie, na TikToku też mnie znajdziecie, oczywiście Facebook, normalne. Zostaw łapę w górę, napisz komentarz, czy podoba ci się komora, czy może podobałem ci się Mercedesy, a może M4 lub patriotyczne X3M. A my się widzimy w następnych materiałach, ale pamiętaj, nasze media społecznościowe też ma śledzić. Instagramy, TikToki, Facebooki i łapa w górę. Dokładnie tak. No. To co, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć. Cześć.